Przejdziemy teraz przez e, ostatnie i najłatwiejsze działanie e, na zbiorach, mianowicie część wspólną. E, część wspólna częściej używa się e, tego nazewnictwa niż iloczyn. Iloczyn mówi się również na to, ponieważ mieliśmy sumę, różnicę i no tak byśmy mieli wymienić kolejne działanie, to powiedzielibyśmy iloczyn. E, czym jest część wspólna? Możemy już wywnioskować po samej e, nazwie tego działania, że część wspólna, coś musi mieć wspólnego. E, nie wiem, tak jak e, dopasowuje się hobby, mamy jakieś wspólne hobby, możemy powiedzieć w ten sposób. E, nasze wspólne hobby to malarstwo, czyli ja maluję i ta osoba maluje. To część wspólna dwóch zbiorów e, to, jest, to są te elementy, które należą i do jednego zbioru, i do drugiego zbioru. Teoretycznie cała esencja zawiera się w tym e, zdaniu. Mógłbym zakończyć e, tę lekcję już na tym, no bo to jest wszystko, ale wytłumaczymy sobie jeszcze bardziej e, typowo matematycznie. Dlaczego? Warto analizować takie proste definicje, ponieważ pojawia się coś trudnego, no to tak samo analizuje się każdą definicję. Matematyki najłatwiej uczy się na takich prostych przykładach, analizując proste przykłady. I w ten sposób wypracujemy sobie system analizy i podchodzenia do yy, zadań. Hmm. Może zacznę od definicji takiej matematycznej. Część wspólna zbiorów A i B to zbiór, którego wszystkie elementy należą jednocześnie do obu zbiorów, czyli część wspólna to są elementy, które należą do zbioru A i do zbioru B. Część wspólną zbiorów A i B oznaczamy w ten sposób. I teraz popatrzmy. Yy, to może mylić się nam, ok, to suma była tak i często może się to mylić. Dlatego ja mam taki patent na zapamiętanie, suma. Symbolem sumy było u, tak jak mówiłem, widzimy tutaj literkę u i to jest suma. Jak odróżnić iloczyn? Zapiszmy iloczyn. I co jest symbolem iloczynu? Coś takiego. To widzimy, że to bardzo przypomina literę n. Ja w ten sposób zapamiętałem od razu, jak sobie tylko z tym skojarzyłem, to pamiętam to do dzisiaj i to nie sprawia mi już żadnego y, problemu. No i właśnie tutaj zapisałem, że część wspólna zbiorów nazwana jest również iloczynem zbiorów. Jeżeli ktoś jeszcze nie rozumie czym jest il, y, iloczyn, czyli część wspólna, to możemy przejść sobie do takiego y, przykładu również życiowego, tak? Popatrzmy, mamy zbiór A, który składa się z dwóch elementów. Dexter i mentalista. B składa się również z dwóch elementów Spartacus i Dexter. To nie ma znaczenia z ilu elementów składałyby się te zbiory. Część wspólna y, składa się z elementów, które należą do A i do B. Popatrzmy, mentalista należy do A, ale nie należy do B, czyli nie jest częścią wspólną. Dexter należy do A oraz do B. Czyli część wspólna składa się tylko z Dextera, bo Spartacus jest w B, ale nie ma w A. Czyli część wspólna składa się z jednego elementu, którym jest Dexter. I to jest cała filozofia części wspólnej. Ja tutaj powyżej przygotowałem takie dwa pytania. E, takie jedno pytanie, które składa się z dwóch części. E, co można powiedzieć o części wspólnej A i B, gdy A zawiera się w B? Ale zanim do tego przejdziemy, e, popatrzmy na taką graficzną interpretację części wspólnej. E, popatrzmy. E, do zbioru A należą te elementy, tak? Ja może zmienię je, przekoloruję o. Ten element, ten element, te wszystkie, które są w tej niebieskiej obwódce. Ten element, ten oraz ten. Teraz chcielibyśmy zamalować elementy, które należą do zbioru B. Ten, ten, ten. Czyli te, które są w tej e, obwódce. I teraz może e, zrobię to w inny sposób. Tak i tak. I teraz popatrzmy. Część wspólna to jest to, co należy do A i do B. Te dwie kropeczki są w tej obwódce i w tej obwódce, czyli należą do A oraz do B. Czyli część wspólna składa się właśnie z dwóch elementów. Część wspólna zbioru A i B to są właśnie te dwa elementy i możemy to sobie właśnie tutaj tak zakreskować. To są te elementy tutaj. Część wspólna zawsze będzie znajdowała się tutaj w przecięciu, bo ta płaszczyzna tutaj, ten fragment płaszczyzny yy, jest ograniczony tutaj przez A oraz przez B. I teraz zastanówmy się, co można powiedzieć o części wspólnej A i B, gdy A zawiera się w B. Yy, co to znaczy, że A zawiera się w B? Zróbmy sobie taki przykład. Mamy zbiór A i zbiór B. Zbiór B składa się z następujących elementów. A, B, C i D. Zawieranie, czyli wszystkie elementy ze zbioru A muszą być w zbiorze B, czyli zrobimy sobie B i C. Yy, no i popatrzmy, co to jest część wspólna. Część wspólna to są wszystkie elementy, które są w A i w B a w A i w B są elementy B i C, no bo to jest zawieranie, tak? Czyli część wspólna w tym przypadku A i B to jest zbiór A. Możemy to sobie również zobrazować graficznie. Po, tu mamy zbiór B. Zbiór A zawiera się w tym zbiorze i popatrzmy. Tutaj mamy jedną kropeczkę, tutaj będziemy mieli kilka. No to która z tych kropek jest i w zbiorze A, i w zbiorze B, no tylko ta jedna. Ale cały zbiór, składa się, cały zbiór A składa się tylko z tej jednej kropki, czyli to jest ta nasza część wspólna. No tutaj mamy taki przykład, że A jest z dwóch elementów się składa, a B z czterech, czyli troszeczkę za dużo. O, to jest idealnie odzorowana sytuacja, tak graficzna. Zbiór A składa się z dwóch elementów, B z czterech, gdzie A zawiera się w B, czyli wszystkie elementy ze zbioru A są w zbiorze B. Czyli mamy A, B, yy, B przepraszam, BC, tak? Bo to jest zbiorze A, BC, BC i yy, A oraz D. Możemy to zrobić jeszcze w ten sposób. BC, tu mamy A, D. O, zamiast kropek damy literki. Teraz na pewno to widać. Czyli to jest zbiór B, to jest zbiór A. Czyli część wspólna jest po prostu zbiorem A. Teraz odwrotnie, gdy B zawiera się w A, no to tylko po prostu y, będzie odwrotna sytuacja. Tutaj mamy zbiór jakiś A. Tutaj będziemy mieli zbiór B. Czyli możemy sobie zrobić sytuację inną. To już nie jest ten przykład. To nie są te same elementy. To są inne zbiory. Już myślimy o tym, jak o innych zbiorach. O, mamy coś takiego. No to widzimy, że częścią wspólną jest właśnie jedna kropka. A jedna kropka po prostu zbiór B składa się z jednej kropki. Czyli w tym przypadku część wspólna zbioru A i B to jest zbiór B. Nie mamy się uczyć tego na pamięć. Bo założę się, że większość nauczyłaby się na pamięć. Aha, B zawiera się w A, to coś takiego to jest B. A jeżeli padłoby krótkie pytanie, dlaczego tak jest, to większość nie odpowiedziałaby. Właśnie, ale to jest takie proste. Wystarczy sobie narysować i trzeba rozumieć, czym jest część wspólna. Matematyki nie należy się bać, że o, ja zrobię zły rysunek, nie spodoba się nauczycielce. My mamy myśleć po swojemu, mamy używać mózgów, a nie uczyć się na pamięć, bo i tak to zapomnimy. A fajnie jest coś pamiętać. Jak przyjdzie matura, to znowu będziemy musieli uczyć się na pamięć. A takie zadania często się pojawiają. Właśnie, że wystarczy pomyśleć i na to wpaść. Te zadania są naprawdę bardzo proste. No i zapraszam do kolejnej lekcji. Troszeczkę się rozgadałem, ale myślę, że warto o tym wspominać. Tutaj... Przypominaliśmy sobie również co to jest zawieranie przy okazji. No a w kolejnej lekcji typowo podejdziemy już do przykładów części wspólnej, również na tych samych zbiorach, które poznaliśmy przy sumie. Tam gdzie ćwiczy... na tych samych zbiorach będziemy ćwiczyli co sumę, właśnie część wspólną. No i te same zbiory pojawiały się przy różnicy. Także no już nie będę więcej gadał. Zapraszam do kolejnej lekcji, gdzie poćwiczymy sobie tę część wspólną.